No mówię, gotikowcy to jest taki rak. Ty powiesz tak, zrobiłem w pierwszym rozdziale 23 poziom, a gotikowiec powie ci, a ja 24 i kto jest lepszy? Witam wszystkich bardzo gorąco, 51 minut po północy, środa 12 lipca, Gothic 2, Returning New Balance, koszmar zaawansowany. Proszę bardzo. Panie i panowie, chłopcy, dziewczęta, jak widać, letki update broni oraz hełmu. No, wbiłem 75 punktów siły, poświęciłem 2 punkty siły, żeby założyć lepsze przedmioty. Za chwilę poziom, więc powiedzmy, że mi się to wyrówna. Ktoś na wstępie, kochany widz, nawet nie jeden, wspomniał, żeby pójść do Jacka. I tu będzie wątek fajki wodnej. Fajki, przepraszam, niekoniecznie wodnej, ale fajki Jacka. I ja już chyba ten dialog przeprowadziłem. Jack potrzebuje nowej fajki, obiecał mnie hojnie wynagrodzić za jej przyniesienie. Co powoduje fakt, że mam nową broń? No powoduje, że mam większe pierdolnięcie. A to z kolei pozwala mi zabić chyba Regeliona w końcu, więc za chwilę to zrobimy. Ale również polowanie na cieniostwora. Zobaczcie proszę. Coś tam było, że były dwa zadania. Pierwsze zadanie w Watras... zlecił nam zabicie cieniostwora, który rzekomo zabijał ludzi. I druga opcja, ktoś tam zlecił nam zabicie cieniostwora, który rzekomo atakował ludzi, ale nie zabijał. Patrzcie tutaj, atak cieniostwora. Watras poprosił mnie, bym pozbył się tej bestii, zanim narobi więcej szkód. Być może zostawił jakieś ślady w pobliżu latarni. To wiemy, możemy się domyślać, gdzie ten cieniostwór jest, bo znamy leże jednego cieniostwora, ale tu jeszcze było coś, kurczę, z Ignazem. Z atakiem, cholera, no, tylko nie widzę tego zadania. Natomiast ewidentnie o czymś Ignaz wspominał. Zobaczymy w trakcie, być może oba zadania zrobił się w jednym. Zobaczcie tutaj proszę, 360 FPS-ów generuje to klatkę w 2,7 milisekundy. Co mogę powiedzieć o 300 FPS-ach? Co mogę powiedzieć o graniu w 300 FPS-ach? Problemem jest czas gray to gray, czyli przełączenie się piksela z najjaśniejszego do najciemniejszego. Jak widać mamy 2,7 milisekundy. Czy panel wyrabia? No nie wyrabia, niestety. Mimo, że powiedzmy najczystszy obraz aktualnie możliwy na świecie w technologii Dayak Plus. Jednocześnie powiem wam, że dochodzimy do końca. Jeżeli nie zmienią technologii, no to słabo to widzę, bo już... Okej, panel jest szybki, natomiast zwyczajnie fizycznie, matematycznie piksele nie są w stanie tak szybko się zmieniać. Tutaj wchodzi cały na biało, a w tym wypadku cały na czarno Dayak, który to wkłada czarną klatkę pomiędzy każdą klatką generowanego obrazu, poniekąd przyspiesza ten czas przełączenia się piksela, wygaszania go, bo on się nie wygasza, tylko zmienia kolor z powrotem na czarny. Dochodzimy do końca. Czy endgame'em będzie 500 Hz? Nie powiedziałbym endgame'em tej technologii. Docelowo 1000 Hz będzie generowało, powiedzmy, że idealny, no czyściutki obraz w maksymalnym ruchu. No taka technologiczna nowinka, no chciałem się może pochwalić, a może was poinformować. Ale wracając do goticzka, palimy na sukwę. Tu jest jeden cieniostwór, nie? Czekaj, już fail. Trucizna, jak zwykle. Wasze zdrowie. Krwiożerczy cieniostwór. Ja się trochę ostatnio uczyłem walczyć, kurde. Tą bronią, ona ma dłuższy zasięg, więc tutaj możemy faktycznie tańczyć z tymi potworami. Tak długo jak mam kondychę. I też ciekawostka, wcześniej grałem na 240 FPS-ach zalokowanych. I wiecie, że o wiele łatwiej się klika na tych 360? Oczywiście większość osób powie, że pierdolenie, co ty gadasz? Polaki się trzęsą w 100 FPS-ach, gramy w... Panowie, jest różnica, ponieważ 2,7 milisekundy, no to bardziej odczuwasz na myszce niż na ekranie. Nie będę ściemniał, że wizualnie widzę bardziej wszystko płynne. Zdecydowanie jest płynne, ale to wpływa na to technologia Dayak, bo obraz jest czyściutki, a mogę robić coś takiego. Wy tego na YouTubie nie zobaczycie. Zresztą ja też nie pokażę tutaj. Mogę robić coś takiego i ja widzę wszystko, co jest grane. Wy widzicie blurry mess, a ja widzę, no, obraz... Kurde!
Chłopaku, do momentu, kiedy tego nie masz, to nie zrozumiesz. Ja nie wytłumaczę organoleptycznie, bo właśnie organoleptycznie trzeba zobaczyć na własne cztery, dwa w tym wypadku, oka. I zająłem się cieniostworem. Zabiłem to stworzenie. Postąpiłeś posłusznie, mój synu, choć wcale cię o to nie prosiłem. Zasłużujesz na specjalną nagrodę. Weź ten zwój jako wyraz mojej wdzięczności. Spasiba, ojcze. Dostaliśmy grom. Spoko, no jest to takie wynagrodzenie w stylu... Może się przyda. Na pewno siadłoby na Dextera, natomiast my wiemy, że ja Dextera pokonałem czystą bułą, a nie jakimiś tam czarami, bo czary to są dla normików i casuali. Pozdrawiam pana K. Pan K na pewno używa gromu i ognistego deszczu. Ty! Pokaż. I u Ignaza nie ma wątku tego cieniostwora. Bo to... Czy to był Ignaz czy Konstantino? Komuś zaginął, albo zginął fizycznie, czeladnik, właśnie zabity przez cieniostwora. Konstantino. No i tu też nic nie ma. Widzicie, jak wygląda twarz bezimiennego? Od momentu, kiedy stałem się członkiem bractwa, to zmieniła się tekstura twarzy. Jest taka, kurczę, nie wiem, bajkowa grafika, tak bym to nazwał. Jak coś tu mi nie gra. Nie jestem w stanie dokładnie sprecyzować co, ale no, tekstura jest jakaś taka, kurczę, inna. Przyzwanie wilka. Ja wiem, jak zabić Regeliona. Przyzwanie śnieżnego stada. Robimy szybki zapis, robimy coś takiego. Ten pali gumę. Regelion się nawet nie zagrował. Musimy go najpierw wziąć. Walimy się na sukwę, on podchodzi. Ja robię... W ogóle animacje... Nie, to jest, kurczę, broken. Ci magowie w tej wersji... To jest next level. Robisz tak. Podajesz jakieś tam roślinki, żeby ci mana nie wyparowała, bo wyparują również wilki. One się agrują, walą chłopa. Czekasz, aż weźmie agro. Teraz robisz tak. Stary. Karma i nosa 15. 40 karmy i nosa. No można by na coś przeznaczyć, ale chyba zbieramy 125 w tym wypadku. Tylko to też trzeba na bieżąco zużywać, bo trochę ci wpada karmy i nosa, później tracisz za questy, więc to trzeba... Jak tylko masz możliwość, to najlepiej to od razu spieniężać. Paczka Regeliona, przeklęty kostur. A cóż to za kostur? Ojów okien, 10 kamany. Przeklęta aura otacza tę broń. I paczucha. Nie wiadomo, co jest w środku. Jako, że zadanie Lotara, no to porozmawiajmy z Lotarem. Zająłem się nim. Przykładny obywatel otrzymano? Przyjmij podziękowania moje, jak i samego Innosa. Przyjmij tę nagrodę, to najcenniejsza rzecz, jaką posiadam. Spasiba. Czy wiesz, jaka to była najstraszniejsza rzecz tej historii? Regelion był obywatelem. Aha, bardzo to jest straszne. Klasyka. Permanentne i siła. No nie mam innego pomysłu. Na razie idziemy wszystko w siłę. Jak już coś się pojawi, że jakieś opcje rozwijania gdzieś tam zdrowia. Teoretycznie receptury win. Ale to znowu wino chyba na manę. Także innej opcji nie widzę. Co to był ten przykładny obywatel? To był jakiś przedmiot czy... Perk. Wy wiecie, że chyba wszyscy bandyci w Korini spadli? Dosłownie, za chwilę się okaże, ale... Naprawdę, wyczyściłem ten rozdział pierwszy jak, kurczę, typowy gotikowiec, jak power gamer na 100%. Niemalże. Gdzie jest fucking Andrzej? To też jest bzdura. Wyobrażacie sobie, że największy dowódca, big boss, jakiś tam, kurczę... garnizonu, po drabinie wchodzi, po...
po drabinie do swojej komnaty. Nagroda za przestępcę i Ogar is dead. Mjortw. Proszę. I Mjortw. Gara Mjortw. To odliczny. Proszę. I Mjortw. Rozbójnik. Nareszcie. Nareszcie. To były skazaniec i jego zgraja trzymali w garści całe Korinis. Teraz ludzie mogą odetchnąć pełną piersią. Chyba wszyscy to byli zabójcy. Przecież mieliśmy zlecenie na 6, a ja już ewidentnie przyniosłem tak naprawdę oświadczenie o zabiciu z 8. Ignas powiedział mi o nieudanym eksperymencie. Poprosił mnie, bym znalazł i zabił tego cieniostwora, bo ktoś tam zamienił się w bestię. Atak miał miejsce we wschodniej, obok wschodniej bramy miasta. Muszę zapytać strażników. Ktoś chyba w komentarzu napomniał Mikę, ale sprawdźmy to organoleptycznie, czyli w tym wypadku trzeba pomówić. Słyszałeś coś o atakach na ludzi? Da, ja słyszał. Jakaś bestia porwała jednego z farmerów na farmie Akila. Lord André wysłał ludzi, nie znaleźli nic oprócz śladów krwi. Potwór zabiera ofiary daleko w las. Bardzo interesujące zjawisko. No ale wracając jeszcze do tej technologii, z tymi hercami. Mówię, problemem nie jest to, że my nie mamy możliwości tych osiągnięcia herców, bo już są panele 500 HZ czy whatever i ten 500 możesz jeszcze podkręcić. Spoko, jesteśmy w stanie osiągać 600-700 pułap. I fizycznie FPS-ów również tyle, bo głupi Battlefield 4, gdzie gra multiplayer, dochodzimy do 60 graczy, a na mojej konfiguracji, czy jakiejkolwiek mocnej, spokojnie można 500 FPS-ów osiągać. Ale mówię, tu nie jest problemem ilość FPS-u, tu jest problemem cholera ilość czasu, który piksele mają na zmianę swojego koloru, bo zwyczajnie w 500 FPS-ach, no ile tam jest czasu? Tam jest 1,5 milisekundy. Nie ma takiego panelu, który w 1,5 milisekundy zamieni od całkowitego czarnego koloru do zupełnie jasnego. No nie ma takiego przejścia jeszcze. Ktoś tam może powiedzieć, że OLED. Ale OLED ma inne, kurcze, problemy. Co do ostatnich ataków. Co ty możesz rozkazać o niedawnym napadzeniu? Ech, skoro już o to pytasz. Dubling. Jeden z moich rolników poszedł do tawerny Orlana, żeby zwilżyć nieco gardło przed snem. Właśnie w tym momencie miałem zamiar iść do domu, gdy nagle za mną usłyszałem ryk bestii. Odwróciłem się, aby zobaczyć, co to było, ale nic nie dojrzałem. Wtedy w pośpiechu wbiegłem do domu, aby wezwać pomoc innych. Ale gotikowiec go zaatakował. Ani bestii, ani chłopa już nie było. Znaleźliśmy tylko strzęp podartej tkaniny i... A gdzie wy ich naszli? Tutaj, tuż pod mostem. Ale na twoim miejscu nie szedłbym tam. Pod mostem, czyli znowu skrypcik aktywuje zadanie. Nie lubię tego typu zadań w żadnej gierce. Bo gdyby ten cieniostwór, mówię, już tam był, wstępnie... Ja nawet go bym zobaczył i gdzieś tam unikał, widząc, że on mnie one-shotuje, no to wiedziałbym, że tam jest, a tak... No i tak w sumie wiem, bo skrypt, ale wiecie, o co chodzi. Pod mostem. Czyli to jest założenie do tego ataku? Tutaj, do tej krwi? Akil twierdzi, że bestia zaatakowała jednego z jego parobków. Wydarzyło się to niedaleko Martwej Harpi, więc powinienem tam się wybrać. Aha, czyli kontynuujemy Sherlock Holmes. Rukkar? Czy działo się tu... Nie mam. Nie. Orlan. Słyszałeś coś o ataku cieniostwora? Ty słyszał coś? Jakom napadeniu? Jakiego rodzaju ataku? Ktoś tam został pogryziony. Ty об этом? Nie, liczne... Ja nie wiem, o co chodzi. Jakieś ploteczki, coś tam? Ktoś wspomniał, iż widział dużego cieniostwora w pobliżu farmy Sekoba. Co jest grane? To ten... Wschodnia brama miasta, farma Akila, tawerna, farma Sekoba. To niezły, kurczę, podróżujący cieniostwór. Zaraz całą mapę przebiegnę. Ty! Próbujemy demona? Mam nowy sprzęt. Zipper już.
Dobra, on ma projectile, to jest kurde prank. Dlaczego tu każdy, jakikolwiek boss strzela z tyłka, żeby nie powiedzieć z D, projectilami? To jest tak głupie, gdyby tu chociaż animacja do tego była dołożona. Ja nie wiem, no. W 1.3.2 już to było i to już było tam kancerem, a nikt nie mówił, że to jest dobre i wprowadzili do 2.0 i to dalej nie jest dobre, ale oni też wiedzą, że to nie jest dobre. Wprowadzone na siłę. Może Sagita będzie wiedzieć coś na ten temat. No właśnie. Już chciałem biegać, szukać, a tak naprawdę lepiej poprowadzić dialog. Podobno w okolicy pojawił się gigantyczny cieniostwór. Говорят, что в этих местах... Prawda? A kto tak powiedział? No są takie plotki. Co cię w tym interesuje? No to nie jest normalny cieniostwór. I skąd o tym wiesz, że on nie jest taki normalny? Jest teraz za tobą. Co to ma znaczyć? Nie skrzywdzi cię. On jest zbyt przestraszony, żeby kogokolwiek zaatakować. Jesteś tego pewna? W końcu on zaatakował jednego z parobków Akila. Nie, to był inny potwór. Jeśli rozumiem, kiedyś był człowiekiem, ale wygląda, że jakiś nieprzyjemny żart zamienił go w bestię. Dobra, czyli sprankowany został przez Konstantino. Przez Ignaza? You fucking what? Ja. To o co tu chodzi? Według Sagity, cieniostwór nie sprawia zagrożenia. Muszę znaleźć sposób, by przywrócić jego ludzką formę. Coś tam z Watrasem, no to... Ja mam taką... nietypową sprawę. Хорошо. Jakiś tam człowiek potrzebuje pomocy. No, nie jest do końca człowiekiem. Mówisz zagadkami. No, że jest bestią, że jest cieniostworem. Chłop mi tam usprawiedliwienie do szkoły pisze. Ja muszę to usprawiedliwienie przynieść ów potworowi. To takie zadania... Kurde. Zadanie typu upoluj bestię, a w praktyce zadanie typu przeprowadź parę dialogów. Też fajne może, niekoniecznie dla mnie. I przepraszam widzów, ja rzadko przepraszam, ale jak przepraszam, to jest powód, że ostatnio zamuliłem z filmami. Depresję miałem, panowie, naprawdę. Nie pieprzę głupot, w tym momencie miałem depresję. Ale nie wynikającą zupełnie... gdzieś tam z tego, jak się czułem, tylko z tego, jak, no, powiedzmy, że gry wyglądają. Bo kierałem za dużo w pewną strzelankę na walankę i odechciało mi się czegokolwiek. Ale to taka dygresja. Nie chcę się zagłębiać w temat, powiem wam tylko tyle, że IMO. Gaming aktualnie to jest na równi pochyłej, niestety. Co ja będę pierdolił? Gaming is dead. Było rozmawiane z Watrasem. I co on skazał? Może może przywrócić ludzką formę i reszta jest poza jego zasięgiem. Dobrze. Czy Watras powiedział ci, jak to zrobić? Konieczna. Mam ten zwój, no i z jego pomocą przywrócę biedakowi pamięć. My znamy to zadanie, bo tego typu questik był w 1.3.2, gdzie się goblina odmieniało. I... Ty! To są te książki, to dał nam... Lothar. Inteligencja, retoryka. A w ogóle, właśnie, odnośnie retoryki, bo wy się trzęsiecie zawsze, a to wiadomo. Któryś tam, nie wiem, czy to hejter, czy przykładny widz, ja napisałem, że w pierwszym rozdziale miałem 40 retoryki. I już gotikowiec mnie na sukę, bo już pisze... A ja miałem 50 w pierwszym... Stary. Dobrze, cieszę się, że miałeś nawet 100 retoryki. To nie są zawody, jesteś lepszy. Ja jestem śmietnikiem w 2.0, okej? Umówmy się, ja gram pierwszy raz. Kurczę, dlaczego? No mówię, gotikowcy to jest taki rak. Ty powiesz tak, zrobiłem w pierwszym rozdziale 23 poziom, a gotikowiec powie ci... A ja 24 i kto jest lepszy? No stary. Naprawdę o to chodzi, czy naprawdę Gothic to jest
Nie wiem, to jest rywalizacja, kto dwa punkty więcej wbił na dany poziom, na dany, przepraszam, rozdział, czy nie wiem, zdobył więcej reputacji, bo przeprowadził odpowiedni dialog. Gdzie się podziało po prostu... No, cieszenie się, granie, ajajaj. Co ja będę pierdolił? Gaming is dead. Notatka znaleziona przy ciele Rigiliona. Co? Przygotuj składniki i przynieś mi do opuszczonej kaplicy w lesie daleko za farmą Onara. Twój mistrz powiedział mi, że jesteś ambitnym uczniem. Załatw wszystko w terminie. Czyli kontynuacja wątku będzie robiona. Zwój Watrasa. Ja go klikam. Już. Jak Polak. Komunikacja jak typowy Polak. Mogę gawarić. Nieprawdopodobne. Chyba tego chciałeś. Nie, nie, jeszcze nie. Mam dość tego ryku. To jedyny sposób, w jaki mogę tobie pomóc. Ale powrót do poprzedniego ciała jest... no, impossible. Przeklęty Ignaz. To wszystko przez te jego eksperymenty. Zawsze coś pójdzie nie tak. O, bycie cieniostworem ma swoje plusy. Tylko te pchły. Ale da radę wytrzymać. Co robisz? Topisz złoto? Zostanę u Sagity, jest miła i dobrze mnie karmi. Użyłem zwoju. Хорошо, ja widzę efekty. Możesz porozmawiać o tym z Ignazem. A cieniostwór zostaje tutaj. Nie wiem, no to jest jakiś kurczę fury gameplay. Dosłownie. Twój asystent ma się dobrze. Naprawdę? Żył u Sagity? O, to dobra kobita. Dobrze się nim zaopiekuje. Dziękuję za pomoc w tej sytuacji. Jakiś tam zwój. Ha, zwój zmniejszenia potwora. No, takie zadania... w stylu... odhaczyć z listy... i petarda. Co do tych znikających ludzi? No i wiadomo, gdzie przebywają. Jakieś punkty nauki, jakaś mana. I o wodnym kręgu wiadomości. A czy ja mogę już dołączyć, czy ja muszę zdobyć ornamenty? Ty. Tu nic nie ma. Panie i panowie, na dzisiaj myślę to tyle. W przyszłym odcinku wątek Rigiliona i poszukiwania tejże kaplicy. Tak naprawdę wątek magów wody, dołączenie do kręgu i rozdział pierwszy over. No tam jeszcze będzie można znaleźć ornamenty. Ale to już wiecie, także zapraszam bardzo gorąco. No mówię, przepraszam, odcinki będą bardziej regularne. Może tego nie widać, ale ja też mam życie, pracę, obowiązki, dziecko w drodze. No rozumiecie, możecie mi wybaczyć.